Jane Rizoli stała przy umywalce, patrząc krytycznie na swoje odbicie w lustrze. Nie wytrzymywała porównania z wytworną dr Ice, która wydawała się taka opanowana. Czarne włosy miała zawsze starannie uczesane, a czerwona szminka leśniła na tle nieskazitelnej cery. Obraz, który Rizoli widziała w lustrze, nie był ani wytworny, ani nieskazitelny. Potargane włosy okalające bladą i spiętą twarz, to nie ja pomyślała: nie poznaję kobiety, która na mnie patrzy. Kiedy stałam się tą obcą osobą? Poczuła nagle kolejną falę mdłości i przymknęła oczy, starając się z całych sił nie zwymiotować, jakby od tego zależało jej życie. Siła woli nie mogła jednak powstrzymać tego, co nieuniknione. Zakrywając usta dłonią, rzuciła się do najbliższej kabiny i zdążyła w ostatniej chwili, gdy miała już pusty żołądek, stała z głową zwieszoną nad muszlą, nie mając odwagi opuścić bezpiecznego miejsca i myśląc, to na pewno grypa. Boże, niech to będzie grypa. Gdy mdłości wreszcie minęły, poczuła się tak wyczerpana, że usiadła na zamkniętej klapie Sedesu i oparła się o ścianę. Pomyślała o czekającej ją pracy, o przesłuchaniach, które musi przeprowadzić i frustrujących próbach wydobycia jakiejkolwiek użytecznej informacji z tych zdezorientowanych, milczących kobiet. I o najgorszym ze wszystkiego: męczącym oczekiwaniu, aż ekipa badająca miejsce zbrodni zakończy swoje żmudne poszukiwanie skarbów. Zwykle sama starała się gorliwie znaleźć jak najwięcej dowodów przestępstwa i walczyła o to, by mieć kontrolę nad miejscem zbrodni. Teraz siedziała zamknięta w kabinie toalety, nie mając ochoty wracać tam, gdzie wszystko się rozgrywa. Pragnęła ukryć się w ciszy, by nikt nie zobaczył dręki na jej twarzy. Zastanawiała się, co zauważyła już doktor Ailes. może nic, wydawała się zawsze bardziej zainteresowana umarłymi niż żywymi, a w miejscu zabójstwa całą jej uwagę pochłaniały zwłoki. W końcu Rizoli wyprostowała się i wyszła z kabiny. Mogła już zebrać myśli i nie czuła skurczów żołądka. Duch dawnej Rizoli przyoblekał się na powrót w swoją skórę. Stanąwszy przy umywalce, zaczerpnęła w dłoń zimnej wody i przypukała usta, by pozbyć się cierpkiego smaku, po czym ochrapała twarz. Weź się w garść, dziewczyno, nie bądź nie dojdą. Jeśli faceci zobaczą dziurę w Twojej zbroi, zaraz to wykorzystają. Zawsze tak robią. Wzięła papierowy ręcznik, wytarła się i już miała wrzucić go do kosza, gdy nagle znieruchomiała przypominając sobie łóżko siostry Kamil. Krew na pościeli. Kosz był mniej więcej w połowie zapełnionym. Wśród stercy zmiętych papierowych ręczników leżała małe zawiniątko z papieru toaletowego. Tłumiąc od razu rozwinęła je. Choć wiedziała już, co zawiera, była zaszokowana widokiem krwi menstruacyjnej innej kobiety. Ciągle miała do czynienia z krwią i niedawno widziała czerwoną kałużę pod zwłokami Kamil, a jednak ta podpaska zrobiła na niej wstrząsające wrażenie. Była mocno nasiąknięta. To dlatego wyszłaś z łóżka, pomyślała. Poczułaś lepkie ciepło między udami i wilgoć na prześcieradle. Wstałaś i poszłaś do łazienki zmienić podpaskę, a tę zużytą zostawiłaś w koszu. A potem? Co zrobiłaś potem? Wyszła z toalety i wróciła do pokoju Kamil. Doktor Ice już tam nie było. Rizoli wpatrywała się w zakrwawione prześcieradło, jedyną barwną plamę w pozbawionym koloru w pomieszczeniu. W końcu podeszła do okna i spojrzała w dół na dziedziniec. Na zamarzniętych kamieniach widać było teraz liczne ślady butów. Za bramą stanął wóz kolejnej ekipy telewizyjnej, która ustawiała antenę satelitarną. Wiadomość o zabójstwie zakonnicy trafi do wielu ludzi. W dzienniku o 17 będzie to z pewnością najważniejsza informacja, pomyślała Rizoli. Wszystkich interesują zakonnice. Zrezygnuj z seksu i ukryj się za murami, a każdy będzie się zastanawiał, co chowasz pod habitem. Intryguje nas cnota czystości. Nie rozumiemy kobiet, które panują nad jednym z najsilniejszych popędów i nie spełniają roli, jaką wyznaczyła im natura. To właśnie ich czystość czyni je tak ekscytującymi. Rizoli znów spojrzała na kaplicę. Tam powinna teraz być, pomyślała, i trząść się z zimna razem z ekipą badającą miejsce zbrodni, a nie rozglądać się po pokoju, w którym cuchnie kloroksem ale tylko z tego miejsca mogła sprawdzić, co zobaczyła Kamil, wróciwszy z wyprawy do toalety w mroczny zimowy poranek. Z pewnością ujrzała światło przenikające przez witraże kablicy, światło, którego nie powinno tam być. Mojra przyglądała się, jak dwaj sanitariusze rozkładają czyste prześcieradło i ostrożnie przenoszą na nie ciało siostry Kamil. Wiele razy widziała, jak pracują ci ludzie. Czasem wykonywali swoje zadanie z rutynową sprawnością, czasem z nieukrywaną odrazą. Ale coraz częściej zauważała, że przynoszą ofiary, zwłaszcza dzieci ze szczególną delikatnością, podtrzymując troskliwie małe główki i obejmując ostrożnie nieruchome ciałka w czarnej folii. Siostra Kamil została potraktowana z taką właśnie czułością i smutkiem. Moira przytrzymała drzwi kablicy, gdy pchali powoli nosze na kółkach i poszła za nimi w kierunku bramy. Za murami roiło się od reporterów czatujących z kamerami, by uchwycić klasyczny obraz tragedii: zwłoki na noszach, ludzką postać owiniętą w plastikowy całun. Choć widzowie nie zobaczą ofiary, słyszą, że jest nią młoda kobieta, i patrząc na foliową torbę, wyobrażą sobie, co zawiera. Ich bezwzględna wyobraźnia pogwałci prywatność Kamil bardziej niż mógłby to zrobić Skarpel Mojry. Gdy nosze minęły bramę klasztory, tłum dziennikarzy i kamerzystów rzucił się w ich kierunku, nie zwracając uwagi na krzyki policjanta, by się cofnęli dopiero ksiądz zdołał w końcu nad nimi zapanować. Imponująca postać w czerni budziła respekt wyszedł przed bramę i na tłum, przekrzykując gniewnym głosem zgiełk. Ta nieszczęsna siostra zasługuje na wasz szacunek, okażcie go i ją przepuśćcie. Nawet reporterów można czasem zawstydzić. Kilku cofnęło się, by zrobić przejście ekipie pies kostnicy. Jednak kamerzyści telewizyjni kręcili nadal, gdy nosze wsuwano do karetki. Teraz nienasycone kamery zwróciły się w kierunku następnej ofiary. Moiry, która wymknęła się właśnie przez bramę i szła do samochodu, otulając się szczelnie płaszczem, jakby dzięki temu mogła pozostać niezauważona. Doktor Alc, ma pani coś do powiedzenia? Jaka była przyczyna śmierci? Są dowody, że została zgwałcona? Atakowana przez reporterów wyszarpała w torebce kluczyki i odblokowała pilotem zamek. Gdy otworzyła drzwi wozu, usłyszała, że ktoś ją woła. Tym razem z przerażeniem w głosie. Odwróciła się i zobaczyła, że na chodniku leży jakiś mężczyzna, z nad nim pochyla się kilka osób. Mamy tu nieprzytomnego kamerzystę! ktoś krzyknął. Potrzebujemy karetki! Mojra zatrzasnęła drzwi i pospieszyła w kierunku leżącego mężczyzny. Co się stało? zapytała. Pośliznął się? Nie, bieg i jakby zasłabł. Przykucnęła przy nim. Przewrócono go już na plecy. Zobaczyła dobrze zbudowanego mężczyznę po pięćdziesiątce o poszarzałej twarzy. Obok leżała na śniegu kamera z wyraźnymi literami WVSU. Mężczyzna nie oddychał. Odchyliła mu głowę do tyłu, by odróżnić drogi oddechowe i pochyliła się, żeby zacząć reanimację. Omal się nie zakrztusiła, poczuwszy zapach przetrwawionej kawy i papierosów. Pomyślała o zapaleniu wątroby, AIDS i wszystkich innych koszmarnych wirusach, które można złapać przy tej okazji. I niechętnie przytknęła wargi do jego ust. Wdmuchnięte powietrze wypełniło mu płuca Unosząc klatkę piersiową Zrobiła to jeszcze dwukrotnie Po czym przytaknęła palec do jego tętnicy szyjnej Nie wyczuwała pulsu Miała zamiar rozpiąć mu kurtkę Ale ktoś robił to już za nią Podniosła wzrok i zobaczyła księdza Który klęczał po drugiej stronie Przykładając dłonie do mostka mężczyzny Spojrzał na nią by potwierdziła Czy ma zacząć uciskać klatkę piersiową Ujrzała zdumiewająco niebieskie oczy A w nich wyraz ponurej determinacji Proszę zaczynać Rzuciła Już Liczył głośno, by mogła zsynchronizować wydechy. Raz i dwa i trzy i cztery. Żadnej paniki w głosie, tylko spokojne odliczanie. Opanowanie człowieka, który wie co robi. Nie musiała udzielać mu wskazówek. Pracowali jakby od dawna stanowili zespół, dwukrotnie się zmieniali, by odpocząć. Zanim przyjechała karetka, moja odklęczenia w śniegu miała mokry spodnie i była spocona mimo zimna. Podźwignęła się z wysiłkiem i patrzyła wyczerpana, jak sanitariusze podłączają pacjentowi kroplówkę, zakładają rurkę intubacyjną i wsuwają nosze do karetki. Kamerę, którą upuścił mężczyzna, trzymał teraz inny reporter WVSU. Przedstawienie musi trwać, pomyślała, przyglądając się tłumowi dziennikarzy przy karetce, którzy mówili właśnie o zasłabnięciu kolegi. Odwróciła się do księdza stojącego obok z mokrymi plamami na kolanach. Dziękuję za pomoc, powiedziała. Rozumiem, że robił ksiądz już kiedyś sztuczne oddychanie. Uśmiechał się, wzruszając ramionami. Tylko na manekinie. Nie sądziłem, że kiedykolwiek mi się to przyda. Podał jej rękę. Nazywam się Daniel Brofi. Pani jest z Urzędu Lekarza Sądowego. Moira Ice. To ojca parafia? Skinął głową. Mój kościół jest trzy przecznice stąd. Tak, widziałam. Myśli pani, że uratowaliśmy tego człowieka? Pokręciła głową. Kiedy reanimacja trwa tak długo i nie ma pulsu, rokowania nie są najlepsze. Ale jest szansa, że przeżyje. Niewielka. Mimo wszystko chciałbym wierzyć, że na coś się przydaliśmy. Spojrzał na reporterów nadal skoncentrowanych na karetce. Odprowadzę panią do samochodu, żeby nie podtykali pani pod nos kamery. Potem wezmę się za ojca. Proszę być na to przygotowanym. Obiecałem już, że złożę oświadczenie, chociaż nie wiem właściwie, co chcą ode mnie usłyszeć. To kanibale, ojcze brofi. Chcą kilograma ludzkiego mięsa albo pięciu jeśli się da. Roześmiał się, więc powinienem ich ostrzec, że będzie dość łykowate. Poszedł z nią do samochodu. Mokre spodnie przybierały jej do nóg, sztywniejąc już na zimnym wietrze. Kiedy wróci do ostnicy, będzie musiała przebrać się w dres i powiesić, je by wyschły. Skoro mam złożyć oświadczenie, dodał ojciec brofi. Czy jest coś, co powinienem wiedzieć, powie mi pani cokolwiek. Proszę pomówić z detektyw Rizoli. Ona prowadzi śledztwo. Sądzi Pani, że to był odosobniony przypadek? Czy w innych parafiach może się zdarzyć coś podobnego? Zajmuję się tylko ofiarami, nie napastnikami, nie znam motywów. To starsze kobiety nie potrafią się bronić. Wiem. Więc co mamy powiedzieć zakonicom, że nie są bezpieczne nawet za murami klasztorów? Nikt z nas nie jest bezpieczny. Nie taką odpowiedź chciałbym im przekazać. Ale to właśnie muszę usłyszeć: mu otworzyła drzwi samochodu. Wychowano mnie na katoliczkę, ojcze. Zawsze uważałam, że zakonnice są nietykalne. Ale widziałam przed chwilą, co spotkało siostrę Kamil. Jeśli to może się przytrafić zakonicy nikt nie jest nietykalny. Wsunęła się za kierownicę. Powodzenia z dziennikarzami. Trzymam kciuki. Zamknął drzwi samochodu i stał patrząc za nią przez szybę. Choć był przystojny, jej uwagę przyciągała koloradka. Ten wąski biały pasek go wyróżniał. Czynił nieprzystępnym. Podniósł rękę, by jej pomachać, a potem spojrzał na tłum reporterów, którzy już go osaczali. Zobaczyła, jak się prostuje, bierze głęboki wdech i rusza im na spotkanie. W świetle szczegółowych badań anatomicznych oraz faktu, że zmarły cierpiał na nadciśnienie, uważam, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. W ciągu 24 godzin przed śmiercią zmarły przeszedł prawdopodobnie rozległy zawał mięśnia sercowego, co doprowadziło do komorowych zaburzeń rytmu. Przypuszczalna przyczyna zgonu śmiertelna arytmia spowodowana ostrym zawałem, dyktowała dr Moira Ice, urząd lekarza sądowego stan Massachusetts. Wyłączyła dyktafon i wpatrywała się w wydruki, na których zaznaczyła charakterystyczne punkty na ciele Samuela Kneda bliznę po operacji wyrostka sine plamy na pośladkach i udach w miejscach gdzie napłynęła krew gdy przez wiele godzin siedział martwy na łóżku nie było świadków ostatnich chwil jego życia w pokoju hotelowym ale mogła sobie wyobrazić o czym myślał Poczuł nagłe pulsowanie w piersiach. Może przeżył chwilę paniki, gdy zdał sobie sprawę, że to serce. A potem pogrążał się powoli w ciemnej otchłani. Był pan jednym z łatwych przypadków, pomyślała. Krótkie nagranie i pana knajda można odłożyć na bok. Ich przylotna znajomość skończy się jej parawką na raporcie z sekcji. W skrzynce odbiorczej leżały kolejne raporty. Cała sterta zapisów nagrań wymagających przejrzenia i podpisania. A w chłodni czekała na nią jeszcze jedna nowa znajoma. Kamil Magines, której autopsję zaplanowano na dziewiątą rano następnego dnia, by mogli być przy niej obecni Rizoli i Frost. Przeglądając raporty i pisząc uwagi na marginesach, wciąż myślała o Kamil, wciąż czuła przenikliwy ziąb towarzyszący jej tego ranka w kaplicy i nadal miała na sobie sweter, jakby chciała się chronić przed wywoływającymi dreszcze wspomnieniami. Wstała, by sprawdzić, czy wyschły już spełnione spodnie, które powiesiła na kaloryferze. Prawie uznała. Rozwiązała sznurek w pasie i zdjęła szybko dres. Znowu zagłębiła się w fotelu i siedziała tak przez chwilę, przyglądając się jednemu z motywów roślinnych na ścianie. Aby znaleźć przeciwwagę dla ponurego charakteru swojej pracy, ozdobiła biuro elementami życia, nie śmierci. W końcu rósł bujnie fikus, hołbiony i doglądany troskliwie przez nią i Louis. Na ścianie wisiały obrazki przedstawiające kwiaty, bukiet białych piwoni i niebieskich irysów wazon z różami tak dorodnymi, że łodygi uginały się pod ich ciężarem. Gdy na jej biurku rosła sterta akt i zaczynało przytłaczać ją brzemię śmierci, patrzyła na te obrazy i myślała o swoim ogrodzie, zapachu żyznej ziemi i soczystej zieleni wiosennej trawy. Myślała o tym, co rośnie, a nie umiera i gnije. Tego grudniowego dnia wiosna wydawała się wyjątkowo odległa. Zamarzający deszcz uderzał o szyby i bała się jechać do domu. Zastanawiała się, czy miejskie służby posypały już solą drogi, czy też samochody będą się na nie ślizgały jak na lodowisku. – Doktor Iles? – usłyszała przez interką głos Louise. – Tak? – dzwoni do pani jakiś doktor Banks na pierwszej linii. Moira nieruchomiała. Doktor Wiktor Banks? – spytała cicho. Tak, mówi, że reprezentuje Międzynarodową Organizację Charytatywną Wspólna Planeta. Moira milczała, wpatrując się w telefon i trzymając ręce na biurku. Nie docierał do niej odgłos uderzającego o szyby śniegu. Słyszała tylko głośne bicie swojego serca. Doktor Ailes? Czy to rozmowa zamiejscowa? Nie, zostawił wcześniej wiadomość, zatrzymał się w hotelu kolonet. Moira przełknęła ślinę. Nie mogę teraz z nim rozmawiać. Dzwoni już po raz drugi, mówi, że panią zna. O tak. – Z pewnością. – Kiedy dzwonił wcześniej? – spytała Moira. – Po południu, gdy była pani jeszcze na miejscu zbrodni. Zostawiłam wiadomość na biurku. Moira odszukała trzy różowe karteczki schowane pod stertą papierowych teczek. – Rzeczywiście. Doktor Wiktor Banks dzwonił o 12.45. Patrzyła na jego nazwisko, czując skurcz w żołądku. – Dlaczego właśnie teraz? Dlaczego dzwonisz do mnie po tylu miesiącach? Czemu sądzisz, że znów możesz wkroczyć w moje życie? – Co mam mu powiedzieć? – Spytała Louis Moira odetchnęła głęboko powiedz mu, że do niego oddzwonię. Kiedy się do cholery otrząsnę, zmiała karteczkę i cisnęła ją do kosza na śmieci. chwilę później, nie mogąc skupić się na pracy, wstała i włożyła płaszcz. Louis wydawała się zaskoczona, widząc, że opuszcza biura. Moira wychodziła zwykle ostatnia i prawie nigdy nie przed wpół do szóstej. Zbliżała się dopiero piąta i Louis wyłączała właśnie komputer. Chcę uniknąć korków wyjaśniła Moira chyba już na to za późno widziała pani pogodę zamknięto większość biur o której o czwartej więc co tu jeszcze robisz powinnaś już iść do domu mąż po mnie przyjedzie mam samochód w warsztacie nie pamięta pani mojra skrzywiła się owszem louise wspominała jej rano o swoim samochodzie ale oczywiście wyleciało jej to z głowy jak zwykle była tak skoncentrowana na zmarłych że nie zwracała uwagi na to co mówią żywi przyglądając się jak louise zawiązuje szalik i wkłada płaszcz pomyślała za mało słucham ludzi brak mi czasu żeby ich poznać póki jeszcze żyją po roku pracy w biurze miała nikłe pojęcie o sprawach osobistych swojej sekretarki nie poznała nigdy męża Louis wiedziała tylko że ma na imię Wernon nie przypominała sobie gdzie pracuje ani niczym się zajmuje częściowo dlatego że Louis rzadko mówiła o sobie może to moja wina zastanawiała się Moira może ona wyczuwa że nie jestem chętnym słuchaczem że wolę obsować ze skalpelami i dyktafonem niż z ludźmi którzy mnie otaczają Poszły razem korytarzem w kierunku wyjścia prowadzącego na parking dla pracowników. Milczały, jak przypadkowi towarzysze podróży zmierzający do tego samego miejsca. Mąż Louis czekał w samochodzie z włączonymi wycieraczkami, które energicznie zgarniały z szyby mokry śnieg. Gdy ruszali, Moira pomachała im na pożegnanie, wywołując zdziwione spojrzenie Vernona. Zastanawiał się zapewne, kim jest ta kobieta, która macha do nich, jakby ich znała, jakby znała naprawdę kogokolwiek. Przeszła przez parking, ślizgając się na mokrym asfalcie i schylając głowę przed zacinającym śniegiem. Musi zatrzymać się w pewnym miejscu, spełnić tego dnia jeszcze jeden obowiązek. Pojechała do szpitala św. Franciszka, by sprawdzić, w jakim stanie jest siostra Ursula, chociaż nie pracowała w szpitalu, od czasu, gdy przed laty odbywała staż, pozostały jej wciąż żywe i bardzo nieprzyjemne wspomnienia z oddziału intensywnej opieki. Pamiętała chwilę paniki, trudności z zebraniem myśli z powodu niewyspania. Pamiętała noc, gdy podczas jej dyżuru zmarło trzech pacjentów i wszystko się waliło. Ilekroć wchodziła teraz na oddział intensywnej opieki, miała poczucie winy i prześladowały ją echa dawnych porażek. W szpitalu św. Franciszka recepcję pielęgniarek na chirurgii otaczało dwanaście izolatek. Moira stanęła przy kontuarze, by okazać dowód tożsamości. Jestem dr Ails z Urzędu Lekarza Sądowego. Czy mogę zobaczyć kartę waszej pacjentki siostry Ursuli Rowland? Recepcjonistka spojrzała na nią zdumiona. Ale ta pacjentka jeszcze nie umarła. Detektyw Rizoli prosiła, żebym sprawdziła, jak się czuje. Ach, tak. Karta jest w tamtej przegródce, numer 10. Moira podeszła do rzędu skrytek i wyjęła spod aluminiowej pokrywki teczkę z napisem łóżko 10. Otworzyła ją na wstępnym raporcie z operacji. Była to odręczna notatka sporządzona przez neurochirurga tuż po zabiegu. Znaleziono i opróżniono duży krwiak podtwardówkowy. Otwarte wieloodłamowe złamanie kości ciemieniowej po stronie prawej. Zreponowano. Pęknięcie oponu twardej zaszyto. Pełny raport operacyjny podyktowany. Dr James Ion. Przejrzała notatki pielęgniarek oceniając stan pacjentki od operacji ciśnienie wewnątrzczaszczkowe utrzymywało się na stałym poziomie dzięki zastosowaniu dożylnie manitolu i furosemidu oraz wymuszonej hiperwentylacji wyglądało na to że robiono wszystko co się dało teraz należało tylko czekać by przekonać się jak poważne są uszkodzenia neurologiczne niosąc kartę przeszła przez oddział do izolatki numer 10 siedzący przy wejściu policjant skinął głową rozpoznawszy ją – Dzień dobry, doktor Ice. Jak się czuje pacjentka? – spytała. – Pewnie bez zmian, chyba się jeszcze nie ocknęła. Z spojrzała na zaciągnięte zasłony. – Kto tam z nią jest? – Lekarze. Zapukała we framugę i weszła za zasłonę. Przy łóżku stali dwaj mężczyźni. Jeden był wysokim azjatą o przenikliwym spojrzeniu i gęstej grzywie siwych włosów. Neurochirurg pomyślała, widząc plakietkę z napisem doktor Jan”. Mężczyzna stojący obok niego był młodszy po trzydziestce Biały fartuch okrywał barczyste ramiona A długie jasne włosy były ściągnięte w zgrabny kucyk Model w roli doktora pomyślała Moira Przyglądając się jego opalonej twarzy I głęboko osadzonym szarym oczom Przepraszam, że przeszkadzam Jestem doktor Ainz z Urzędu Lekarza Sądowego Czy to nie trochę przedwczesna wizyta? Spytał zdumiony doktor Jan Detektor prowadzący śledztwo prosiła, żebym sprawdziła stan pacjentki Jest jeszcze druga ofiara tak, słyszeliśmy. Jutro będę robiła sekcję, chciałam porównać charakter ran u obu ofiar. Nie sądzę, żeby po operacji wiele tu pani zobaczyła. Dowie się pani więcej ze zdjęć rentgenowskich i wyników tomografii. Spojrzawszy na pacjentkę, musiała przyznać mu rację. Jej głowę owinięto bandażami. Rany były zaszyte. Znajdowała się w głębokiej śpiączce i oddychała za pomocą aparatury. W przeciwieństwie do szczupłej Kamil siostra Ursula była postawną kobietą o mało urodziwej, okrągłej twarzy żony farmera. Wokół umieśnionych ramion owinięte miała przewody kroplówki, a na lewym nadgarstku bransoletkę z napisem uczolona na penicylinę. Nad prawym łokciem widniała paskudna blizna, szeroka i biała pozostałość po źle zszytej ranie. Moira zastanawiała się, czy to pamiątka jej pracy za granicą. Zrobiłem, co mogłem, powiedział doktor Jen. Teraz miejmy nadzieję, że doktor Sutcliffe nie dopuści do żadnych komplikacji. Spojrzała na lekarza z kucykiem, a ten skinął głową i uśmiechnął się. Jestem Matthew Sutcliffe, jej internista. Nie była u mnie od kilku miesięcy, właśnie się dowiedziałem, że trafiła do szpitala. Ma pan numer telefonu jej bratanka? Spytał Jen. Kiedy do mnie dzwonił, zapomniałem zanotować. Powiedział, że będzie z panem rozmawiał. Sutcliffe skinął głową. Mam go. Będzie proste, jeśli ja nawiążę kontakt z rodziną pacjentki. Powiadomie ich o jej stanie. Jak pan go ocenia? spytała Moira. Powiedziałbym, że jest stabilny. A neurologicznie? spojrzała na Jena. Pokręcił głową. Trudno jeszcze coś powiedzieć. Operacja przebiegła pomyślnie, ale mówiłem właśnie doktorowi Sadcliffe'owi, że nawet jeśli pacjentka odzyska przytomność, co wcale nie jest pewne, może nie pamiętać żadnych szczegółów napadu. Przy urazach głowy amnezja jest częstym zjawiskiem. Spojrzał na biper, który właśnie zawrzęczał. Przepraszam, muszę odebrać telefon. Doktor Satcliff zapozna panią z historią choroby. Zrobiwszy dwa zamaszyste kroki, wyszedł z izolatki. Satklif podał Mojże stetoskop. Proszę ją zbadać, jeśli pani chce. Wzięła stetoskop i podeszła do łóżka. Przez chwilę przyglądała się tylko, jak klatka piersiowa siostry Ursuli unosi się i opada. Rzadko badała żywych ludzi. Musiała przypomnieć sobie dawne umiejętności i miała świadomość, że doktor Satcliff jest świadkiem tego, jak bardzo wyszła z wprawy w badaniu pacjenta, którego serce jeszcze bije. Od tak dawna pracowała z umarłymi, że przy żyjących czuła się niepewnie. Sutcliffe stał u wezgłowia łóżką, nieśmielając ją barczystą sylwetką i badawczym spojrzeniem. Przyglądał się, kiedy świeciła pacjence w źrenicę miniaturową latarką i dotykała jej szyi, przesuwając palcami po ciepłej skórze, zupełnie innej niż skóra ciała wyjętego z chodziarki. — Nie wyczuwam tętna po prawej stronie — stwierdziła nagle. — Co? Po lewej stronie jest wyraźne, a po prawej nie — Sięgnęła po teczkę i wyjęła notatki z sali operacyjnej. Ach, tak. Anestezjolog wspomina o tym. Brak prawie tętnicy szyjnej. Prawdopodobnie wariant budowy anatomicznej. Sadkiew zmarszczył brwi, a jego opalona twarz poczerwieniała. Zapomniałem o tym. A więc stwierdzono to już dawno? Ten brak tętna po jednej stronie? Skinął głową. To wrodzone. Moira włożyła słuchawki do uszu i uniosła szpitalną koszulę odsłaniając bujne piersi siostry ursuli mimo sześćdziesięciu lat skóra miała wciąż białą i jędrną habit chronił ją przez kilkadziesiąt lat przed postarzającymi promieniami słońca przyciskając membranę do piersi chorej Moira słyszała równomierne energiczne uderzenie serca niepokonanego wciąż pracującego serca ocalałej ofiary do izolatki wsunęła głowę pielęgniarka Doktorze Sadcliffe dzwonili z rentgena, że zdjęcie klatki jest gotowe, gdyby zechciał pan zejść je zobaczyć. Dziękuję. Spojrzał na Mojre. Możemy obejrzeć też zdjęcia z czaszki, jeśli pani chce. Jechali winną z sześcioma młodymi wolontariuszkami o dziewczęcych twarzach i lśniących włosach. Chichotały, rzucając zachwycone spojrzenia na doktora Sadcliffa. Choćby przystojny, zdawał się nie zwracać uwagi na ich zainteresowanie, koncentrując wzrok na zmieniających się numerach pięter. Magia białego fartucha pomyślała Moira, przypominając sobie czasy, gdy jako nastolatka była wolontariuszką w szpitalu świętego Łukasza w San Francisco. Lekarze wydawali jej się wtedy nietykalni, nieosiągalni. Teraz, gdy sama była lekarką, wiedziała aż za dobrze, że biały fartuch nie chroni przed popełnieniem błędów, nie czyni jej nieomylną. Spojrzała na dziewczynę w wyprasowanych uniformach i pomyślała o sobie w wieku 16 lat. Nie chichotała jak ona. Była cicha i poważna, już wtedy świadoma ciemnych stron życia, instynktownie lgnąca do muzyki w minorowej tonacji. Drzwi windy otworzyły się i dziewczyny wyfrunęły wesoło biało-różową gromadką, zostawiając Mojrę i Setkliwa samych. Męczą mnie, westchnął. Chciałbym mieć choć dziesięć procent tej energii co ona, zwłaszcza po nocnych dyżurach. Spojrzał na Mojrę. Często pani dyżuruje? Pracujemy na zmiany. Przypuszczam, że pani pacjentom się nie spieszy. Nie prowadzę to jak pan życia w okopach. Zaśmiał się i przypominał teraz jasnowłosego chłopaka z plaży o roziskrzonych oczach. Życie w okopach, czasem tak się tu czujemy, jak na froncie. Zdjęcia rentgenowskie czekały na nich na kontuarze recepcji. Sutcliffe zaniósł dużą kopertę do sali projekcyjnej, umocował klisze na ekranach i włączył światła. Zobaczyli zdjęcia czaszki. Pęknięcia kości przypominały kształtem błyskawice. Moira dostrzegła dwa miejsca uderzeń. Pierwsze trafiło w prawą kość skroniową, powodując jej lekkie pęknięcie w kierunku ucha. Drugie, silniejsze, wgniotło podstawę czaszki. Uderzył ją najpierw w skroń. Zauważyła Moira. Skąd pani wie? Z układu pęknięć wskazała na zdjęcie. Widzi pan, że to spowodowane drugim uderzeniem kończy się na linii pierwszego? Nie mogło przekroczyć szczeliny. To mi mówi, że uderzenie w prawą skroń nastąpiło najpierw. Może się odwracała, albo go nie widziała, bo nadszedł z boku. Zaskoczył ją. To wystarczyłoby się zatoczyła. Potem padł kolejny cios, tutaj, bardziej z tyłu głowy. Wskazała na drugie pęknięcie. Dużo silniejszy, stwierdził Sutcliffe. Zmiażdżył podstawę czaszki. Zdjął zdjęcia rentgenowskie i założył kliszę z komputerowej. Badanie to pozwalało zajrzeć do wnętrza czaszki i obejrzeć dokładnie mózg. Mojra zobaczyła nagromadzoną krew, która wyciekła z pękniętych naczyń. Rosnące ciśnienie groziło zgnieceniem mózgu, rana mogła okazać się równie niebezpieczna jak u kamil. Ludzie różnią się jednak budową anatomiczną i odpornością. Podczas gdy o wiele młodsza zakonnica zmarła z powodu odniesionych ran, serce ursuli wciąż biło, a ciało nie chciało rozstać się z duszą. Nie był to żaden cud, po prostu jeden z wybryków losu, jak w przypadku dziecka, które przeżywa upadek z szóstego piętra doznając jedynie zadrapań. Jestem zdumiony, że ona żyje! mruknął Satklif. Ja też. spojrzała na niego. Światło z ekranu rozjaśniało połowę jego twarzy, uwydatniając kości policzkowe. Te ciosy powinny ją zabić. Kamil Magins miała młode kości pomyślała Moira, wpatrując się w zdjęcia rentgenowskie, wiszące na podświetlonym ekranie w kostnicy. Lata nie nadwyrężyły jeszcze jej stawów, nie osłabiły kręgów ani nie zwapniły chrząstek żeber. Teraz już jej to nie groziło. Kamil spocznie w ziemi, a jej kości pozostaną wiecznie młode. Yoshima zrobił zdjęcia rentgenowskie, gdy ofiara była jeszcze w ubraniu, co było standardową procedurą i pomagało zlokalizować pociski lub kawałki metalu, które mogły utknąć w odzieży. Z wyjątkiem krucyfiksu i agrafek na piersi zdjęcia niczego nie wykazały. Moira zdjęła klisze przedstawiające klatkę piersiową wydały dźwięczny odgłos zginając się w jej rękach sięgnęła po zdjęcia czaszki i umocowała je na ekranie chryste mruknął detektyw Frost uszkodzenia wyglądały przerażająco jeden z ciosów był na tyle silny że fragmenty kości przemieściły się znacznie w głąb czaszki Moira nie zrobiła jeszcze żadnego nacięcia ale potrafiła sobie wyobrazić rozmiary spustoszenia popękane naczynia rozerwane tkanki i mózg uciskany przez szybko narastające krwiaki. Powiedz nam, co tu widzisz? Odezwała się Rizoli chłodno i rzeczowo. Tego ranka wyglądała zdrowiej. Weszła do kostnicy energicznym krokiem, jak wojowniczka, która powróciła do akcji. Trzy uderzenia. Pierwsze tutaj, na ciemieniu. Mojra wskazała na przebiegające ukośne pojedyncze pęknięcie. Kolejne dwa trafiły w tył głowy. Moim zdaniem leżała już wtedy twarzą do ziemi. Całkowicie bezbronna. Wtedy nastąpił cios, który zmiażdżył czaszkę. Brzmiało to tak brutalnie, że wszyscy zamilkli na chwilę, wyobrażając sobie kobietę leżącą z twarzą przyciśniętą do kamiennej posadzki, napastnika unoszącego rękę ze śmiercionośną bronią, odgłos pękających kości, który zakłócił ciszę kaplicy. Zatług ją jak małą foczkę, powiedziała Rizoli: nie miała szans. Moira podeszła do stołu, na którym przeprowadzali sekcję. Kamil Magins Leżała tam nadal ubrana w przesiąknięty krwią habit. Rozbierzmy ją. Josima w fartuchy i rękawiczkach czekał niczym duch prosektorium. Z milczącą wprawą rozłożył na tacy narzędzia, ustawił światła i przygotował pojemniki na wycinki. Moira nie musiała nic mówić, czytał w jej myślach. Najpierw zdjęli denatce czarne skórzane buty, wygodne i brzydkie i peleryne. Potem zaczęli przyglądać się z wahaniem wielu warstwom jej garderoby. Rozbieranie zakonicy było zadaniem, z którym nie mieli dotąd do czynienia. Teraz habit, rzuciła Moira, tyle że nie widzę z przodu żadnego zapięcia, a na zdjęciu nie było zamków błyskawicznych. Odwróćmy ją na bok, żebym mogła sprawdzić z tyłu. Zwłoki zasztywniałe już z powodu stężenia pośmiertnego były lekkie jak ciało dziecka. Przewrócili je na bok i Moira rozdzieliła brzegi habitu. Rzep, powiedziała. Frost zaśmiał się nerwowo. Żartuje pani? Średniowiecze spotyka się ze współczesnością. Moira zdjęła habit, złożyła go i umieściła na kawałku folii. — Jestem zawiedziony, zakonice używają rzepów. Chcesz, żeby tkwiły w średniowieczu? — Spytała Rizoli. Po prostu wyobrażałem sobie, że są bardziej konserwatywne. Muszę pana rozczarować detektywie frost. Odparła Moira po usunięciu łańcucha i krucyfiksu. Niektóre zakony mają dziś nawet własne strony internetowe. O Boże, zakonice w internecie to szokujące teraz trzeba chyba zdjąć szkaplesz. orzekła mojra, wskazując na biały kołnierz ściągnęła go ostrożnie przez głowę tkanina była przesiąknięta krwią i sztywna położyła ją na oddzielnym kawałku folii razem ze skórzanym paskiem doszli do ostatniej warstwy garderoby czarnej wełnionej halki okrywającej luźno szczupłą sylwetkę kamili tylko ona broniła teraz jej skromności w ciągu wielu lat pracy Moira nie czuła nigdy takiej niechęci, rozbierając zwłoki. Ta kobieta pragnęła żyć ukryta przed wzrokiem mężczyzn, a teraz zostanie okrutnie obnażona, a oni będą oglądali najbardziej intymne zakamarki jej ciała. Na myśl o tym Moira poczuła w ustach gorzki smak i przez chwilę nie mogła opanować zdenerwowania. Zauważyła pytające spojrzenie Yoshimi. Jeśli był poruszony, nie okazał tego. Beznamiętny wyraz jego twarzy działał uspokajająco w sali, w której powietrze wydawało się naelektryzowane emocjami. Moira ponownie skoncentrowała się na swoim zadaniu. Razem z Yoshimą zsunęli halkę z łód i bioder Kamil. Była luźna, więc zdołali ją ściągnąć mimo sztywności ramion. Pod spodem były jeszcze inne części garderoby. Szyje Kamil otaczał białe bawełniony kaptur, przypięty z przodu agrawkami do poplamionej krwią podkoszulki. To te agrawki widniały na zdjęciu rentgenowskim. Na nogach miała grube czarne rajstopy. Zdjęli je, odsłaniając białe bawełnione majtki. Były absurdalnie skromne, zaprojektowane tak, by zasłaniać jak najwięcej. Odpowiednie dla staruszki, a nie młodej kobiety. Spod bawełny wystawała podpaska. Jak podejrzewała Moira, wnioskując z plam krwi na pościeli, ofiara miała miesiączkę. Zajęła się teraz pod koszulką. rozpiła agrafkę i kilka kolejnych rzepów, po czym zsunęła kaptur. Z powodu stężenia pośmiertnego nie dała jednak rady zdjąć podkoszulki. Sięgnęła więc po nożyczki i ją rozcięła. Pod spodem ukazała się kolejna warstwa tkaniny. Moira wpatrywała się zdumiona w materiał owinięty ciasno wokół piersi Kamil i umocowany z przodu dwiema agrafkami. – Co to jest? – spytał Frost. – Wygląda, jakby bandażowała sobie piersi. – Odparła Moira. – Po co? – nie mam pojęcia może to na namiastka stanika? zasugerowała Rizoli. Nie sądzę. Zobacz jak się jest ściśnięta. To musiało być niewygodne. Rizoli prychnęła pogardliwie. A stanik niby jest wygodny? Nie chodzi tu o żaden obyczaj religijny? spytał Frost. Zakonną tradycję? Nie to zwykły bandaż kupuje się taki w aptece, żeby obwiązać skręconą kostkę. Ale skąd mamy wiedzieć, co zwykle zakładają zakonnice? Pod tymi habitami mogą nosić równie dobrze czarne koronki kabaretki. Nikt się nie zaśmiał. Moira patrząc na Kamil usmysłowiła sobie nagle symbolikę skrępowanych piersi. Ukryte, zduszone atrybuty kobiecości, poskromione i uległe. Czym kierowała się Kamil obwiązując sobie piersi elastycznym bandażem? Czy czuła do nich odrazę? Czy wydawało jej się, że jest czyściejsza, gdy pozbyła się kobiecych zaokrągleń i wyparła swoją seksualność? Moira rozpiła grawki i odłożyła je na tacę. Potem z pomocą Josimy zaczęła odwijać bandaż odsłaniając kolejne fragmenty skóry, która mimo ucisku nie była wysuszona. pod bandaża wyłoniły się młode jędrne piersi. Inne kobiety byłyby z nich dumne. Kamil Magins ukrywała je, jakby się ich wstydziła. Do zdjęcia pozostał jeszcze tylko jeden fragment garderoby, bawełniane majtki. Moira zsunęła je z bioder kamili ściągnęła przez łuda. Na przylepionej do bielizny podpasce była tylko niewielka plama krwi. Świeża podpaska! zauważyła Rizoli. zdaje się, że niedawno ją zmieniała. Ale Moira nie patrzyła na podpaskę. skoncentrowała wzrok na brzuchu obwisłym i zapadniętym między sterczącymi kośmi biodrowymi. Bladą skórę szpeciły białawe pasemka. przez chwilę zastanawiała się w milczeniu nad ich znaczeniem. myślała także o zabandażowanych piersiach. Sięgnęła do tacy, na której położyła bandaż i rozwinęła go powoli, uważnie mu się przyglądając. – Czego szukasz? – spytała Rizoli. – Plam – odparła Moira. – Widać przecież plamy krwi. – Nie o nich myślę. Moira przerwała, dostrzegając na rozwiniętym bandażu ciemne kręgi po zaschniętej cieczy. – Boże – pomyślała – jak to możliwe? Spojrzała na Josimę. Przygotujmy ją do badania miednicy. Yoshima uniósł brwi. – Z tym stężeniem? – Ma niewiele mięśni. Kamil była szczupą kobietą, co powinno ułatwić im zadanie. Yoshima stanął przy stole sekcyjnym, podczas gdy Moira przetrzymywała miednicę. Wsunął dłonie pod lewe Udo Kamil, by zgiąć jej nogę w biodrze. Likwidowanie stężenia pośmiertnego było brutalną czynnością. Wymagało rozrywania zesztywniałych mięśni. Ten nieprzyjemny zabieg najwyraźniej przeraził Frosta, który blednąc odsunął się od stołu. Yoshima wytężył siły i Moira poczuła przez kości miednicy trzask rozciąganych mięśni. O Boże, jęknął Frost, odwracając głowę. Ale to nie on, lecz Rizoli podeszła niepewnie do krzesła przy umywalce i osunęła się na nie, kryjąc twarz w dłoniach. Zawsze opanowana Rizoli, której nigdy nie przeszkadzał widok ani zapach prosektorium, nie była teraz w stanie znieść nawet tego wstępnego etapu sekcji. Moira przeszła na drugą stronę stołu i znów przytrzymała miednicę Kamil, gdy Yoshima rozciągał prawe udo nawet ją ogarniały teraz mdłości. Ze wszystkich trudnych chwil, jakie przeżyła podczas praktyki lekarskiej, staż na ortopedii był dla niej najbardziej stresujący. Wiercenie i piłowanie kości, brutalna siła niezbędna do nastawiania bioder. Czuła teraz taką samą odrazę, słysząc trzask mięśni. Prawa noga nagle zgięła się w biodrze i nawet na obojętnej, zwykłej twarzy Josimy pojawił się grymas obrzydzenia. Nie było jednak innego sposobu, by odsłonić narządy płciowe Kamil a Moira chciała jak najszybciej potwierdzić swoje podejrzenia. Rozchylili uda ofiary i Yoshima skierował światło bezpośrednio na krocze. W kanale pochwy zgromadziła się krew. Wcześniej Moira sądziłaby, że to efekt menstruacji. Teraz przyglądała się jednak ze zdumieniem temu, co ujrzała. Sięgnęła po gazę, wytarła ostrożnie krew i zobaczyła widoczny pod nią śluz. – Na godzinie szóstej jest rozdarcie pochwy drugiego stopnia – oznajmiła. – Chce pani pobrać wymaz? – Tak, i musimy wykonać pełną resekcję. Co się dzieje? spytał Frost. Moira spojrzała na niego. Nieczęsto to robi, ale zamierzam zbadać całą zawartość miednicy, przeciąć kość i wyjąć wszystkie narządy. Myśli pani, że została zgwałcona? Moira nie odpowiedziała. Podeszła do tacy z narzędziami i wzięła skalpel, aby zrobić na klatce piersiowej Kamil nacięcie w kształcie litery Y. W tym momencie zabrzęczał interkom. Doktor Iles? Dobiegł z głośnika głos Luis. Tak? Telefon do pani na pierwszej linii. To znów doktor Wiktor Banks z tej organizacji Wspólna Planeta. Moira znieruchomiała, zaciskając w dłoni skalpel i dotykając ostrzem skóry kamil. Doktor Ailes, jestem zajęta. Mam mu powiedzieć, że pani odzwoni? Nie. Telefonuje dziś już trzeci raz. Pytał, czy może skontaktować się z panią w domu. Nie dawaj mu mojego domowego numeru. Zabrzmiało to niezamierzenie, szorstko i zaważyła, że Yoshima spojrzał na nią uważnie. Czuła, że Frost i Rizoli też jej się przyglądają odetknęła głęboko i dodała spokojniej. Powiedz doktorowi Banksowi, że nie mam czasu i powtarzaj mu to, dopóki nie przestanie wydzwaniać. Zapadła cisza. Dobrze, pani doktor. Odpowiedziała w końcu Louis, wyraźnie urażona. Moira po raz pierwszy potraktowała ją tak ostro, była podenerwowana, musi znaleźć sposób, by to naprawić. Spojrzała na tors Camille Maggins, próbując skupić się na czekającym ją zadaniu. Nie mogła jednak zebrać myśli, a skalper trzymała niepewnie. Nie uszło tu uwagi pozostałych. Dlaczego ci ze wspólnej planety cię niepokoją? Zainteresowała się Rizoli. Liczą na darowizny? To nie ma nic wspólnego z tą organizacją. Więc o co chodzi? naciskała Rizoli. Ten facet cię nęka? To ktoś, kogo staram się unikać. Zdaje się, że jest dość natarczywy. Jeszcze jak? Mam ci pomóc się go pozbyć? Pokazać mu, gdzie jest jego miejsce? Mówiła to nie tylko Rizoli, policjantka, ale także Rizoli, kobieta, która nie tolerowała apodyktycznych mężczyzn. To sprawa osobista. Odparła Moira. Gdybyś potrzebowała pomocy, daj znać. Dziękuję, ale poradzę sobie z nim. Moira przytaknęła skalpel do skóry Kamil, pragnąc zakończyć rozmowę na temat Wiktora Banksa. Wzięła głęboki oddech, uznając za ironię losu to, że mniej porusza ją zapach martwego ciała niż wypowiadanie imienia tego człowieka. Że żywi dręczą ją o wiele bardziej niż umarli. W kostnicy nigdy jej nie rani, ani nie zdradza. Ma kontrolę nad wszystkim. Więc kim jest ten facet? spytała Rizoli. Moira wiedziała, że wcześniej czy później będzie musiała na to pytanie odpowiedzieć. Zatopiła ostrze skalpela w ciele i patrzyła, jak skóra rozstępuje się niczym biała kurtyna. To mój były mąż, mruknęła. Zrobiła nacięcie w kształcie litery Y, po czym rozsunęła płaty bladej skóry. Josima rozciął zwykłym sekatorem żebra i usunąwszy je wraz z mostkiem, odsłonił wyglądające na normalnie serce i puza, nieuszkodzoną wątrobę, śledzioną i trzustkę. Zdrowe organy młodej kobiety, która nie nadużywała tytoniu ani alkoholu i nie żyła wystarczająco długo, by jej tętnice zmędziły się i zablokowały. Moira niewiele mówiła. Usunąwszy narządy i umieściwszy je w metalowej nerce, przeszła sprawnie do następnego etapu sekcji badania wnętrza miednicy. Wykonywała je na ogół tylko w przypadku śmiertelnych ofiar gwałtów, gdyż pozwalało uzyskać o wiele bardziej szczegółowe wyniki niż zwykła autopsja. Nie było to przyjemne. Nie zaskoczyło ją, że Frost odwraca głowę, gdy razem z Yoshimą piłowali koźłonową. Rizoli również odsunęła się od stołu. Nikt nie wspominał już teraz o telefonach od byłego męża Moiry. Nie wypytywał o szczegóły z jej życia osobistego. Autopsja zniechęciła wszystkich do rozmowy i Moira odczuwała z tego powodu złośliwą satysfakcję. Wyjęła narządy z wnętrza miednicy wraz z genitaliami i kością łonową i przeniosła je na blat. A zanim rozcięła macicę, wiedziała już na podstawie jej wyglądu, że znajdzie potwierdzenie swoich obaw. Macica była większa niż powinna, dno dużo powyżej poziomu kości łonowej, ściany gąbczaste. Rozkroiwszy ją, zobaczyła wyściółkę macicy nadal nabrzmiałą od krwi. Spojrzała na Rizoli i pytała ostro, czy ta kobieta w ciągu ostatniego tygodnia opuszczała klasztor? Po raz ostatni w marcu, żeby odwiedzić rodzinę na Cape Cod. Tak powiedziała mi Mary Clement. Więc musicie przeszukać teren klasztoru. Natychmiast. Po co? Czego mamy szukać? Noworodka. Rizoliza nie mówiła. Wpatrywała się blada jak ściana w Moira, po czym spojrzała na leżący na stole zwłoki Kamil Maggins. Ale przecież... ona była zakonnicą. Tak. Odparła Moira. I niedawno urodziła